Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście znowu logo w nas kolejnym odcinku z A do Z. Ostatnio mieliśmy Eliskę, z tego co pamiętam. A dzisiaj mamy Eevee, zaraz za nią oczywiście alfabetycznie lecimy. Eevee wziąłem do dżungli, też tak myślałem, że będzie najlepiej, żeby ją tu pokazać pod AP. Pod ten item pod AP i zobaczymy. Omówimy sobie teamy oczywiście, jak na początku. U nich Nasus top, Lee Sin w dżungli, Anka na midzie, na bocie jest Kalista z Soną. U nas co ciekawe jest Mordekaiser na AD Carry, bo jest to taka meta, można powiedzieć. Znaczy nie meta, Mordek jest silny po prostu na bocie. A na bocie najlepiej mu tak powiedzmy przeżyć, nie? Jeszcze ma Blitzcranka do pomocy. Na midzie jest LB, w dżungli jestem ja i na topie Aatrox. Czyli nawet fajny team, zobaczymy jak pójdzie. O, bo sobie tak, żeby kolce biły. Oczywiście A do Z też sobie zaraz przejdziemy sobie do tego. No powoli ta dżungla idzie. Nie wiem, czemu nie mogą się pod AD, ale... Dobra, raczej nie będzie problemu. Chyba, że nam Lee Sin tu przyjdzie, co by nie było takie superowe. Sobie spulujemy tutaj do krzaczków. No, będzie ciężko. No, chyba damy radę. Nie będzie aż takiego fajlu na odcinku. No, spokojnie, tylko starsi mi ubiją te miniony. No, bo nie mam też run do Eevee. Mógłbym mieć ten na pod AD, ale bym po prostu tam... Coś czuję, żebym zdechnął po prostu. Raczej nie miałem run po prostu dobrych i pod AD boję się, żebym zdechł. Krótko mówiąc. No, możemy sobie chyba cofnąć. Chociaż... Wilki na siłę. Musiałem smajtować wilki, a nie chcę, więc sobie wrócę po prostu, nie wiem, po buta. W sumie powrót też jest chujowy, ale co ja wam poradzę, no. Eevee za dużo nie grałem. Znaczy grałem kiedyś, jak... Kiedyś... że tak powiem, to była stara Eevee, to na 10 minut grało, nie? Z DFG i tak dalej. A dobra, zobaczymy jak pójdzie. Przejdźmy do lore Eevee, która też jest strasznie tajemnicza, że tak powiem. I mało nikt wie i mało nie pisze. Tak jak powiedzmy sobie szczerze, strasznie dziwna postać. Nie wiadomo, czy do końca jest człowiek. Znaczy człowiek to na pewno nie jest, ale nie wiadomo też, czy to jest jakiś sukubus. Czy kichuj, co to jest tak naprawdę. O, Aatrox zabił nas, bardzo fajnie. Więc niby to jest... znaczy nikt nie zna oczywiście te... Tak powiedzmy, kim jest ta Eevee, nie zna jej przyszłości. Można tak to powiedzieć. Nie wiem skąd się tutaj wzięła i dlaczego, co tutaj robi. Ale jedno wie każdy, że Eevee jest zabójcą, bardzo dobrym zabójcą. Najlepszym Valorant całej oczywiście w tym świecie z Lola. To na pewno. Każdy sobie ceni jej tak powiedzmy, że... może nie usługi, ale jej żądania. Dobra, żeby to nie zabiło. No ledwo co. Każdy sobie ceni jej tam usługi. Ale chujowo robi ten dżunglę, strasznie chujowo. Wybaczcie mi po prostu. Mogłem iść AD w sumie. Nie mam run pod atak speed, to może byłby problem, więc nie chciałem ryzykować. Znaczy niby mam, ale nie zmieniłem, zapomniałem, bo mam tylko 4 run sloty i nie zmieniłem tych run, muszę iść pod AP. I runki takie mam chujowe do dżungli, dlatego tak ciężko mi z nią idzie. Ale tak jak mówię, nikt nie zna tej właśnie przeszłości i wiadomo, że jestem dobrym zabójcą, bo umie się wtapiać w cień, to co widzimy z jej pasywa i śledzi po prostu, ofiarę z tego punktu. Nie pozwala je tam w ogóle uciec i tak dalej. Jest też właśnie chyba najdroższa z tego co czytałem. Najdroższym zabójcą. Wiem na pewno, że nie lubi się z Twisted Fate'em, bo z tego co czytałem, tak chyba było, że dostała zlecenie na niego. Dostała na niego zlecenie. I Twisted Fate prawie przez to nie umarł. Tam gdzieś powiedział, że był najbliższy śmierci wtedy. Znaczy to było na to czytałem w takim komentarzu, mam nadzieję, że to jest prawda. O, tutaj jest ten ziomek. Jak ktoś by mi tutaj przyszedł, to było spoko. Ja boję się, że on w krzaku stoi i weźmie, spróbuje mi to zabrać. Chyba nie stoi w krzaku. Jak to chuj mi to wziął, naprawdę. Okej. Okay. To jest po tobie. Next level bites. No szkoda, że wziął tego. Szkoda strasznie, że mi to wziął grumpu. Ja myślałem, że go zdążę zniukować, jednak nie. No, ale sam się zabił. Więc jego problem, że tak powiem. Do Cleara sobie weźmiemy. Ja bym sobie na ten zmienił mimo wszystko. Znaczy mógłbym potem go zmienić na siłę, ale jebać to. Kurwa, taki późny item do dżungli to już dawno nie miałem, przeżył, więc straszna lipa, chujowy jestem kapa. No i Eevee właśnie z tym zabójcą. Potem właśnie chciała sprawdzić siebie na Summoner's Rift, więc też doszła do tej... Podobno są plotki, że pochodzi z Shadow Isles, czy jak coś to nazywa, te wyspy takie ciemne tam na północy, gdzie Mordekaiser... to tam jeszcze tam pochodzi Eliska, Mordekaiser, Thresh,
te wszystkie takie, powiedzmy, ciemne postacie. Więc takie są plotki, że stamtąd może pochodzić, nie jest to potwierdzone w jakiś sposób. Nie wiadomo bardziej o tej postaci. Plotki są też, że jest sukubusem, bo potrafi tam energię życiową z ludzi, że tak powiedzmy, wykradać. Więc takie plotki też są na ten temat. Kurwa, postaw ten web. Nie słucha mnie klawiatura, przepraszam. Powinien więcej gangować, ale no tak szczerze mówiąc, na midzie nie ma co iść, bo jest spuszowany. Smajtuję go, żebym się smajt nie marnował, bo top jest spuszowany jak cholera, mid też, a na bocie nie wiem, czy mamy jakieś szanse na dobry gang. Czy wpadłem, ale z szóstym ma dobre AD ganki bardzo. Ten slow zulta jest strasznie mocny. No na razie taka fan fiesta w dżungli, wybaczcie mi. Tu nie macie co oglądać. Dobra, maksujemy kuły, jak idziemy pod AP, z tego co pamiętam, jakbyśmy poszli pod AD, to E było chyba lepsze. Chociaż Q też zawsze się maksuje. To za dużo DPS per second, żeby tego nie brać. No drugą sobie tutaj, bo nie wiem, czy gdzieś Lissina nie ma. On był na topie. Nie no, tutaj go nie ma, już chyba był tutaj. No nie fajnie. Chujowo, nie mam co zgangować, naprawdę. Topa będzie ciężko. Bo jest spuszczowany, to raz nas ma strasznie blisko do wieży. Bo tam zrobił, tylko zaraz weźmiemy dolną dżunglę i... No gdzieś muszę iść, na pewno. To jest pewne. Dobra, już go dobi. O, tam dopiero chyba Sona wzięła ten kamyczek. Się boję, że ona mnie zniukuje, wiecie? Dobra, jest frag. Bo kurwa, mi jebła jeszcze. No zdrowo mi jebła. Dobrze, LeBlanc wzięła na siebie tego ulta i pół pierwsze. No to jest Ani, ona ma jednak największy damage na szóstym, moim zdaniem, się wydaje o combo. Znaczy nie największy, no spory ma na pewno nie największy, bo nie liczyłem tego. Ale damage ma na pewno spory. Pójdziemy oczywiście w ten itemek sobie, to jest normalka. Tylko ja bym zrobił tak i piąteczki, żeby jeszcze więcej teraz nadrobić te gangi. Można teraz chodzić. Reda sobie zrobimy, chyba że Lissim wziął. Nie wziął chyba, nie? Ma Reda, ale chyba swojego, bo z góry przyszedł. No chyba, że mojego, to jest chujem. Zdarza się. Mógł widzieć, że ganga robiłem, raczej, że wróciłem, bo mało HP miałem, ale nie widziałem go tu nigdzie. To myślę, żeby przed mnie zabił raczej. No, nie ma go. Weźmiemy sobie do krzaczków. No i Vi ma super ganki, nie? Bo wardy wam nic nie dają. Te tej gangi są naprawdę super, ale ja obrywam w tej dżungli, no nie mam tego armora w ogóle. Strasznie w tej dżungli, kurwa, obrywam. Sam red i kurwa HP nie mam. Taka jest Vi w dżungli niestety, nic na to nie poradzę. Znaczy lepsza jest pod AD, bo wtedy ma większy sustain, nie? Ale to moja wina, że go nie zrobiłem, nie kupiłem. To też mój błąd, nie powinienem tego niebieskiego kupować. Albo kupić najpierw fioletowy, potem niebieski, no też teraz tak myślę, że byłoby to lepsze. Tak kurwa, muszę po 3 milionach wracać do tej bazy, to nie jest super. Chuj, nakupię tych potek, teraz mi dubskiem wyjdą. Muszę gangować więcej, bo damage na pewno mam większy. Blue i myślę, że... No Nasus, to jest ten gentleman Nasus skin, bardzo fajny. Lissina ma dużo więcej farm ode mnie, ale chyba wziął z mida albo stopa, z tego co pamiętam, więc... Strasznie chujowo, jeśli chodzi o farmy z mojej strony. Znaczy więcej chodzić powinienem na pewno tą metką. No... Kurwa, czemu on tego nie bije? Przecież on jest bardziej zraniony, nie? Powinien na tych najbardziej zranionych... No... Dokładnie tak. No, żeby te kolce też tam uderzały, nie? Można na Ankę znowu spróbować. Będę mieć tego shielda, to no mogę na coś na japę wziąć. O! Dobra, o, jeszcze sobie fraga wzięła. Może nie chciałem, nie musiałem ulta rzucić, a chciałem przesulowować, nie? O, po mordę Kaiserze niestety. A tu jest ping w ogóle. Ping wypadało zabić. No to może być Lissinek. Aha, fajnie. Jasne. O chuj chodzi. O kurwa. Co to było, ale to zjebałem.
Jezus Maria. Aha. Nie, nie było tego wcale Silence'a na Lissini. Jeb ta Sona. Kurwa, skurwiłem to strasznie, naprawdę. Przepraszam za ten błąd. O, kurwa, to był fail flash, na pewno, że był fail flash, bo tylko nie wiedziałem do końca. Muszę sobie na nagraniu zobaczyć, czy on po prostu nie trafił we mnie, czy ten flash mi tak czy siak mi trochę dał. No tak w ciasnym pomieszczeniu byłem, myślałem, że splashuję za tą ścianę, jak wyjebałem ściennego flasha. Nowość. On list nie jest mocny, jeden na jeden, na pewno. O, proszę. O, powinienem chyba wziąć tego. Moim zdaniem się z purpurowym zacząć. Upgrade'em. To mi dużo więcej daje z tego co widzę. Jeśli chodzi o sustain. No się boję, że tanka mi znikuje, wiesz kolego? Nawet nie chodzi o to. O, tu już jest Lissi na przykład. Aha. Dobrze. O, Lissi kurwa bije, to nawet pewne. Znaczy on też tam flesza rzucił, ale wiecie. Czemu jest kurwa też nieśmiertelny? Mo Uriora. No i Eevee nie lubię i nie umiem nim grać za bardzo. Jest dobrym bohaterem, ale ja nie umiem jej potencjału wyczuć. Idą do was na stówę. Czelisin do was idzie. Potada jest moim zdaniem dużo lepsza, ale jak mówiłem, sorry, nie miałem run pod attack speed. I nie wiem, czy jeszcze gorzej ta dżungla nie wyglądała bez tych run pod attack speed. No, Ankę dwa razy zgangowałem, tyle dobrze. No tylko Nasus się farmi, tego zawsze nie lubię, no ale całą poradzę się Nasus farmi. Nie było potrzebne, nie wiem czemu tak głęboko aż tam goniłem. Bijesz się z nim? Nie wiem, ja uważam na niego. Czy jak on przypierdoli, to jest po tobie. Czemu się z nim bije w ogóle, tego tak nie rozumiem. To nie i tak, nie pomogę ci przecież. Co ja ci zrobię z tym jebanym Nasusem 20-metrowym? Chyba nie wiem gdzie chodzić w ogóle. Nie chcę go smajtować. Już ta wróciła. No nic, cofnę sobie, mam już na ten item, nie? No, ale lepiej by było z Warriorem, z Brutalizerem. No czuję się, że ja będę niestety, że przeze mnie tą grę przegra team. Krótko mówiąc, szczerze. Pod tanka teraz pójdziemy. Idziemy sobie po Reda. A zaraz będę już niby większe tipsy z tym itemem, bo tam nam daje tego takiego nic my ulepszonego tego Lishbane'a nam daje, efekt Lishbane'a, bardzo podobny do niego. Więc zobaczymy. No, go sobie wysmakuje na pewno. Jest zbite miniony obok, no tak kurwa ciężkie. Chyba czemu wszystkie linie są spuszczowane? Tylko top teraz nie jest, gdzie ja nie pójdę, bo mnie zabiją. I tu nie dali rady nawet. Blitzcrank się śmieje. Na mida mogę spróbować znowu iść. Nie ma tu pinka? Tu nie ma pinka? Nie ma. Dobra. Trzeba uważać. No teraz mi już wyjeba mocno. Miała stu na całe szczęście. Ale kill to kill. LB zawsze seedowana na propsie. Na topie nawet jak przyjdę, to nie wiem czy będziemy w stanie zabić tego Nasusa, szczerze mówiąc. Boję się, obawiam się, że nie i to też będzie jeden z problemów. Oni mają dużo AP w sumie, ale mają tego Lissina też. No nie wiem co złożyć. No złożymy tak. Przyszedł tam ten Lissin. Na tego bota też dużo razy przychodzi. No ale jest spuszowany, no kurwa, ja bym pomógł im z przyjemnością, ale... Kalistę myślę, że dam radę sam wykurwić. Ten slow z tego jej z pęknięcia mi dużo nie zrobi, no. Musiałbym przed przyjściem Sony zdążyć. Sona już idzie, czy nie? Nie, no już idzie Sona, nie ma sensu. Chyba, że Sonę tu spróbować złapać.
kurwa, egzost, serio? Nie wiem, jak egzost to muszę wrzucić. Isina tu nie ma chyba. Anka też tu dopiero idzie. No kurwa, serio? Dobra, zabiję ją. Nie no, niedobrze. O, miała egzosta, jeszcze jakby tego egzosta kurwa nie miała, też kurwie tą grę strasznie, ale jebany egzost. Jakby nie miała tego egzostu, bym ją zabił, no. Jeszcze ulta od Kalisty miała. Jest. Nasus też nam rozkurwia tego Aatroxa. Nie no, ciężko się robi. Słabo widzę tą grę. No LeBlanc powinna więcej chodzić. No dałem jej 3 kile i dałem na midzie. I chuj, ona nie chodzi nigdzie. Tylko siedzi na tym midzie i nie wiem, co z tą manką robi. Przegrywa farmie jeszcze, no tak, no. Kto już wiem, co robi. Wiem, że tak próbuję szukać wymówek, no ale... Mogłaby dać radę, bo ona jest bardziej... Ma lepiej więcej temu pode mnie, więcej damage, więc... Więc moim zdaniem spokojnie mogła tam potyrać. Oj, oj, oj. No jeszcze na bocie całe życie ten Lee Sin kurwa siedzi, nie? I farmi naraz jeszcze. Okej, to ja mida przytrzymam. Co ta LeBlanc idzie tam kurwa i zawraca, zajebiście. No i zajebiście, no tylko że na samej Ance tego nie przeżyjemy, że ją niszczymy tak. Musiał na bota też iść. Zrobił mi kurczaki. No LeBlanc jest u nas silna i to wszystko. Nie wiem czemu Relaiker aż czuje ten mordę. Trinity byłoby lepsze moim zdaniem, tego... Boże, on jest full AP, ale nie no, gra się na potem trzeci atak, to tak czy siak Trinity jest zajebiste po prostu. Trinity jest aż za dobre, żeby go nie brać. Co ja chcę złożyć? To by nie było najgorsze. No coś po tanka, na pewno. No. Może Blitzcrank to będzie składał, ale dobra, jebać, to będzie mieli dwa najwyżej. Pink jest, jest, płoty jakieś. Coś powinien bardziej pod damage iść może. Ale cooldowny też są spoko. Tylko jakiś Magic Resist podtrzymuje jakiś armor i potem mogę już pod damage iść. Pod atak jest zajebisto, bierzecie tego Warriora. Potem jakiegoś botka i zabijacie, bo na tego Hexteka możecie złożyć jebanego. Naprawdę sporo bijecie. Ja mam wyjebane na wardy, że tak powiem. No kusi mnie te Bloomu zajebę, nie wiem gdzie on jest niestety. Chuj, spróbuję mu to wziąć. Ja wiem, się nadzieję. No, wziąłem mu to. On mi też chyba wziął Reda, może? Nie wiem gdzie jest ten Lee Sin. No nie ma flesza, bo trzeba splashowała. No właśnie. A tu jest jeszcze ten kurwa, fajnie. A. Zajebiście. Jeszcze by mnie trafił, to miał bekę życia, nie? O, nie trafiła. Całe szczęście. A tu jest Nasus jeszcze, zajebiście. Mało ich tutaj kurwa jest. Jak nasz cały team umarł, to jest tak ciekawe. Nie wiem, Janka wyjebała Tibersa, to już się zmyłem. Nie, nie wygrałem tylko Nasus kurwi po prostu potem przecież. No za dużo zbieram na japę też od tych AP czempionów. No. Nasus ma jedno Q. A Mordekaiser masz jedno też, ale po trzech atakach. Idealnie, nie wiem czy go zabijemy. Jeszcze jak załóż, kurwa dostał. Nie wiem, co ja zrobię.
Nie no, musimy najpierw Sonę zabić jak coś jak. Skoro ona ma mobilitki, jej kurwa nie zabijecie. Bo gra z tym dubskiem i... Zawkurwający team mają naprawdę. Coś czuję, że źle gram to Mivi, ale nic na to nie poradzę. No, Atrox trochę wyruchany i może tam zrobił FB. Trochę go teraz rucha, że tak powiem. Nie ma kurczaszków, ktoś sobie wziął. No nic, spróbujemy jakoś to wygrać, no co ja mogę powiedzieć innego. A, tu jest listing znowu, zajebiście. Ci w dupę. Masz swoje kradzieży Reda. Ktoś tam jest? No to zbejtuje najwyżej na Blitzcrangę, no. Nie, nie ma. Ja pierdolę, no nie musi na nim ginąć teraz cały czas, naprawdę. To by nam dużo dało. Mój ping dalej stoi, no nie muszę kupować nowego. To jest dobre, to jest jakiś Randuin by się przydał jeszcze. I byłoby w miarę okej z tą Eevee, jeśli chodzi pod tankowość. Bo muszę iść, bo nie ma tanka w naszym teamie w takim wypadku, nie? Zmusza mnie do tego ten Aatrox zjebany. Nie mam uta dobrego, no. Tu idą na smoka na pewno. No, mi się ktoś tutaj przydał na pewno. Kurwa, no nie mam wardów, nie poradzę nic. Trochę później. Mamy tu pinka? Nie. Tu ktoś jest? Lissina nie wiem, nie wiem czemu ten team ma wyjebane na to, żeby w ogóle coś robić. To jest tak denerwujące. Idzie ktoś tutaj? Samotny? Nie, oni już nie chodzą samotnie, chodzą w 20 naraz, kurwa. Nie można z pojedynczo chodzić, żebym ich wybił. Ja nie wiem, czy go zabijemy, to jest taki problem, nasza piątka. No, możemy spróbować na pewno, nic się nie stanie. Dobra. Ma kolega shutdowna. No, już go przestał robić, tak? Info od Boga. Ja mam tu przed, nie ma nosusa, no. Zajebiście. Jebane kurwa egzosty twoje w dupę. 1000 killi. Dobra, teraz ich wyruchaliśmy fajnie. Pojedynczo, nie? Ich łapaliśmy, to jest klucz do sukcesu w tej grze. Dobra, muszę iść, że tak powiedzmy, w ciemność, bo nie mam many. Ale parę wież byśmy mogli zrobić, na pewno tą midorową. By się nie stało, albo topową, no jakąkolwiek kurwa. No, zabili nas co znowu, wow. No nie, oni się tutaj biją, to ja idę. Byś tam mana poodnawia trochę teraz. No zobaczymy. Tutaj stanę, bo to jest dobre miejsce, żeby tak widzieć, co to się idzie. No nie sanka. No ja mu się cofnął, nie ma sensu chyba bardziej głębiej. Chuj, Reda im zrobić i spierdalać stąd. No, desmajtuję go. A sobie cofnę, mam tu jakiś item. Poroda, chyba Zonię złożę. No myślę, że Zonię złożę zamiast... co ja chciałem Randuina składać, Zonia będzie lepsza. Jest więcej rzeczy, które mogę zdodżować tak naprawdę, nie? Swój rzeczy, które mogę zdodżować, teraz tak o tym pomyślę. A dobra, wróciliśmy do gry, że tak powiem, bo byliśmy w plecy. Tylko, że dalej, oni jeszcze w pięciu się z nami nie bili. Tak łapiemy teraz pojedynczo i to jest problem. To jest... Też nie jest taki głupi ten item. Tylko właśnie pod AD. Eevee, nie pod moją.
Ojejeju. No nic, mam nadzieję, że was nie nudzi aż tak bardzo ten odcinek, nie? I moja gadka też jakoś jest taka, powiedzmy, zjadliwa. No początek to mówi miałem tragiczny, naprawdę. Nie spodziewam się, że twoja mama was free. Zajebiście. To jest typowy team na Eunę. To ja się tutaj nie dziwię. Dobra, porobiłem trochę dżungli, teraz mogę, myślę, że pomóc drużynie. Spuszuję trochę... Ciekawe, jestem w stanie. Będzie ciężko, ale spróbujemy. Ciekawe, czy ona ucieka? Dobra. Za szybko, moim zdaniem, pęknęła. Bałem się, że mało ją coś biłem, ale zabiłem, nie? Zajebiście, dałem radę, bo znowu się bez nastawić zabili. No tak średnio, tam było 3 na 4 i pierdol dostali. Dobra, to nie było tak, nie było tak superowo. Strasznie jakoś, no właśnie. Nie wiem, co oni tam odjebali, że ich kurwa Anka wyjebała. Okej, okay, idą ziomki, to ja też dupczam. Idź w ciemność, że tak powiem. No dobra, jest, nie, jest chyba najgorzej. Znaczy nie potrzeba mi teraz zginęli, no na serio, bo 4 na 3, bo widziałem, że Nasusa nie było w tym fajcie w ogóle. To ich sama Anka, Sona i Lissing wykluki, no kurwa, to będzie ciężko z tej grze. Muszę Zonię, mimo że nie jestem, nie chcę, bo chciałbym mieć bardziej potanka, to Zonia niby daje armu, ale widzę, że damage'u też będę potrzebował. Będzie krucho. Dobra, iść tam Atro, chociaż w sumie też już idziesz po tanka, tyle dobrze. No i jakiś liczbę, może potem jebniemy coś takiego. Smok jest za minutę. Kurwa, te E. A dobra, zabili. Zabili to tyle dobrze. A tak sobie tutaj farmi. Nie, nie mam ręży. Ale B jest strasznie mocna. W sumie tylko 2 itemy powinno mieć więcej. Albo farm ma taką średniową, no to chyba dlatego. No pół HP straciłeś, ja mu uważał. Muszę dobrego ulta jebnąć. Zajebiście. Takie łapanki są okej. O, dawaj kurczaki. O, mam tu warda. To go zdejmiemy od razu. No wie, żeby się mogli zrobić, albo barona, cokolwiek. Tylko za barona już trochę za późno. No ten musi coś skukować, nie? Ja tu patrzę, że tu Lissina nie ma. Ja nie wiem, co jest najlepszy target do... To jesteśmy rozdzieleni w chuj. LB też powinna skręcić. Shielda rzuciłem. Ale dostałem Exhausta niestety. No kurwa, na to. Nie no, za co. No usta w życiu nie zabijemy. O, chyba przeżyję tego Ignite'a. Nie, no, na pewno go przeżyję. Ale jeden basic i mnie żył. Chujowo wyszło, LB zginęła w ogóle, nie wiem, z dupy. Atrox na ulta nie odpalił. Nie, no raczej przegrałem, więc nie będę tu nic ukrywał. Nie widzę tej gry. Mam po prostu lepszy team. Mordekaiser ok, jest dobry, ma to jebnięcie, ale jak jest taki team nukerów, to nie ma życia przecież. I team CC. O, też szczerze, chujowo tą grę zagrałem trochę. Nie byłem na topie ani razu, no bo sobie kurwa radził ten Atox, potem coś spierdolił. Ten Lissing też nie był na topie. No właśnie, chyba ani razu tego nie mieliśmy smoka. Nie, nie robię barona. Nie, no nie robię, nic nie ma to jak go robię. Aha, zrobili. Nie, smoka zrobili. Oj, oj, oj.
No jeszcze jak zaostał czasami, chciałem kurwa tego nasusa podejścowe, nie? Tak pechowo, idealnie. No, puszuję tego bota, no ale nie widzę tej gry, to nasus jednak wyszedł spod kontroli. Też nie wiem, tak się biliśmy, a wszyscy byli zranieni, chuj. Nie wiem, czy ktoś nie idzie tutaj. Musi już ktoś tam nie zaczaić, ale nie, nikogo nie ma. No, ona idzie sam. Nie, nie błagam, nie bijcie się, bo mnie tam kurwa nie ma. Split push teraz jest kluczem do wygranej, tak mi się wydaje. Niech się nie biją, bo dostanę raka zaraz. Co mogę teraz złożyć? Wojida. Pinka jakiegoś kupię. Ale ciężko będzie, tak jak mówię cały czas, powtarzam się. Już nam LeBlanc złapali. Muszę spłonieć. Zajebiście, jak ktoś złapie LeBlanc, to ja nie mam pojęcia, kurwa, jak to jest możliwe. Dwa dasze, 1000 metrów, kurwa. Jeszcze ich kurwa do barona doprowadziłem, no zajebiście. I po chuja coś takiego feeduje na początku gry, żeby to kurwa mi grę przegrało. To jest normal, ale kurwa, to nic innego, co lepiej to się nie różni. Kurwa, zdechniesz? No, susa nie ma, to jest nasz... No. Tylko nie mam wyjebane na brak na susa. Czyli no, mogę iść tędy spróbować coś zrobić, ale to będzie cholernie ciężkie. No jak my go chcemy zrobić? No fajnie, będziemy z Wardem na ryju robić tego. Już mnie zabije, to nie ma sensu. Nie ma najmniejszego sensu w ogóle. O, oni już tutaj idą z powrotem, musiał mieć przynajmniej tego. Albo mi ich pomożecie rozkurwić. No pomóżcie mi ich kurwa zabić, no co oni kurwa robią? Ja pierdolę, jak to są zjeby. No i nie zdążę, kurwa, bo nie, bo musi rekalować. No jakie to są debile, kurwa. Czy to kurwa nie jest poziom, nie wiem, golda, nie dziwię, jak są jakieś silvery bez mózgu. Pierdolej, nie pomoże mi jej zabić. No ja nią wszystko zikaluję, kurwa, wyjebane na nią mamy. To jest logika gówna po prostu. Chuj, że AD carry do zabicia. Nie możemy się teraz bić, nie możemy teraz zrobić tego barona, no, tu zginiemy. No i sobie mogą bez problemu teraz zrobić. Pink rozkurwiony. Tak go rzuciłem, żeby zobaczyć, czy tam coś jest. Czyli dobrze, jakby mnie split pushował i oni mi się bili w piątkę przy tym, na pewno mnie zabiją. No, już mnie ten list nie zabije. No nie zesraj się. Zajebiście, żeś mnie kopnął. No zoskukuj kogoś, tak zjebali. Zajebmy ją po prostu. A ja go nie pierdolę. Jestem w stanie ją zajebać. Czemu ona tak zapierdala? No rozumiem, ma dużo tego. Nie wiem, potrzebnie się nie odpaliłem, ale nie ma chuja. Chodźmy zrobić tego barona, nie wiem. A nie, tam wszyscy do tego nas zawrócili. Czyli no w sumie dobrze. Nie, zacznij go zabić, nie umiem. A ten nasus jebnął w tego ducha od tego, nie? Dobra, ja sobie jakieś buffy zrobię w dżungli. A nie ma reda. A nic, jebać to. Dobra, już stają, nie ma sensu. Niby takie te teamfighty, no jak nie mam co, to wygrywamy, tylko oni nam znowu inhib zrobili. I nic z tego nic nie zrobiliśmy, znaczy nic nie... Nie umiem się wysłowić, nic z tego nie uzyskaliśmy z tego, że oni... Że nie było ich pięciu w teamfighcie, no kurwa, to mi chciałem powiedzieć. Ja też kurwa jestem papierowy, a niby mam trochę tych resistów KP, ale... Dalej, ale dipsy mam na pewno, już sporo biję. Mimo, że mam itemy takie chujowe, trochę dziwny build złożyłem, nie wiem co to jest.
Nie smajtuję, żeby mieć wizję, jak mam chcieli do dżungli wchodzić. Ale wątpię, żeby tego barona chcieli zrobić. A, to jest pink, da fuck? Serio? Z dupy tu pink jest. Kto tam znowu ginie, kurwa, w dżungli samotny? No, upgrade'ować muszę też trinket. No, mogę chodzić, nie? Ja mogę chodzić po dżungli, by to wstęp jest bezpośrednio niewidzialny. No, smokem nie możemy dać. Ile oni w ogóle mają smoków? 3, 4? 3. Kurwa, jak to bije. Aha, i chuj. Na to tu. Stale blank, ja pierdolę. Ale nas już wykurwił po prostu. Nieśmiertelny, no chuj, void start, nie, nic mi nie zadałem. Nie no, jak nie zabiliśmy Kalisi, to nie ma szans. Ciężko tego Nasusa też zignorować, no rozumiem to, ale kurwa. Ale on nas rozkurwił, ten Nasus. Procenty, myślę, że trzeba pójść w tą, jak to się nazywa, ta maska, Liandry Torment, nie? Dokładnie. Ale będzie ciężko. No, bo ja nie miałem jak przejść, no w sumie mogłem się rzucić na tą Kalistę, ale nie widziałem tego po prostu. No nie robią tego barona, no. Go pewnie zrobią. Więc raczej GG, nie widzę tutaj szans na wygraną. A wziąłem na siebie tyle ultów, naprawdę. Sona we mnie po prostu wybrała. Bardzo dobrze zengage'owałem, moim zdaniem. Fuj, dobrze. Widzieliście ten shield jaki był, ile mogłem na japę wziąć damage'a, cooldownów, ile im cooldownów dać, nie? Team trochę przyspał, to fakt. Strasznie team przyspał. Jakby się tam LeBlanc wjebała z dashem podwójnym, jak ja ich tak złapałem, to slow jest koszmarny. 80%, to jest fuj dużo. No, nie zdążę tam biec, więc nie ma sensu tam biec nawet tak naprawdę. Znaczy nie zdążę tam dobiec. O kurwa, no szkoda, no była szansa wygrać tę grę, na pewno. Gdzieś była, gdzieśmy ją stracili, gdzieśmy... Kurwa, nie umiem ci nic powiedzieć, gdzieś po drodze ją straciliśmy, może tak ładnie powiem. Oni zrobili tego barona w końcu, czy nie? Zrobili, no. I chuj. Mogę się zesrać teraz. No serio, ulti od Sony, jak weźmiecie, to swój, dobrze. Jeszcze Q i W od tej wziąłem. Kurwa no. Q od Lee Sina wziąłem, o to chciałem powiedzieć. Lee Sin to ładnie kopnął, też mu trzeba przyznać, bo przerwał te natarcie nasze, że tak powiem. Że tam ich rozkopał mój team w pizdu. No nic na tym nie kupić nie mogę nic. Mógłbym te piątki na siłę sprzedać, ale wolę jak najlepiej tego Liandry złożyć. No jedyne szanse, że ich złapiemy znowu pojedynczo, ale nie widzę tego. Albo jakieś huki tego. Patrzcie jak on zdycha, jak on traci damage ten Mordekaiser. Ma te Trinity, ale trochę się spóźnił tak czy się. Bot się siedzuje, to też problem. No, zniknęli tak nawzajem. No, wyjebał mieli. No się ulta ma, tak? Zajebiście. Chuj. Nie, dostał heala od Sony. GG. Nie ma chuja. Jakby ta LB tam nie zginęła. Nie no, GG, no nie ma co ukrywać. Po prostu rozkurwili nas i tyle. Nasus im wykarował gierkę. No i to była do Z, do Eevee mogło być bardziej szczęśliwsze, niestety wyszło jak wyszło. Zapraszam, kolejny odcinek następny jest Ezreal, więc coś zajebiste, coś co umiem grać przynajmniej. Nie tak jak Eevee. No sorry, że zagrałem tą dżunglę od początku. No i BLB sfidowałem, ale ona też w ogóle nic nie chodziła po mapie. Mogę spokojnie przyjąć na tego Nasusa, iść na topa, jak on zraszował Frozen Herta, to jakby ta Elba chodziła po linii, choćby na ten top lane, to byśmy to wygrali raczej bez problemu.
Bo przecież Nasus zraszował tego, nie miał butów nawet, po prostu pierwsze co zrobił prosem Herta i zniszczył Atroxa i Atrox nie dał rady sam. W tym odcinku to wszystko, ja wam bardzo dziękuję za przebywanie, kolejne odcinki, trzymajcie się, yo!